Dzień dobry, witam Państwa w kolejnym komentarzu wideo portalu epetrol.pl. Mijający tydzień na polskich stacjach upłynął nam pod znakiem 2 groszy, bo o tyle potaniały wszystkie paliwa notowane przez nas, jeśli chodzi o tą średnią ogólnopolską, 4,94. To jest aktualna średnia cena benzyny 95-oktanowej, 5,13 to jest średnia cena oleju napędowego, a 2,33 to aktualny poziom cenowy, jeśli chodzi o autogaz. Dobrą wiadomością dla wielu kierowców może być zapewne to, że kolejne dni przyniosą nam dalszy ciąg tych zmian spadkowych zarówno na rynku hurtowym, jak i detalicznym. To wynika z tego, co dzieje się na rynku ropy i całych tych zmian związanych z sytuacją międzynarodową, czyli obawą o rozszerzanie epidemii koronawirusa i co za tym idzie, również spadek popytu na ropę na rynku chińskim. Wprawdzie dzisiaj ropa odbiła nieznacznie po tym, jak WHO zapowiedziało, że jej zdaniem nie powinno to ta epidemia rzutować na dynamikę podróży, zwłaszcza lotniczych, i tym samym jest to pewien optymistyczny czynnik, jeśli chodzi o popyt na paliwa na rynkach międzynarodowych, ale przez cały mijający tydzień jednak ropa taniała, właśnie tłumaczono to sytuacją związaną z koronawirusem. Ciekawostką z dnia dzisiejszego jest również to, że Arabia Saudyjska w związku z trudną sytuacją rynkową będzie lobbować za przeniesieniem spotkania OPEC odnośnie cięć produkcyjnych z marca nawet na początek lutego. Tutaj to są cały czas doniesienia jedynie o charakterze plotkarskim, nie wiemy jak naprawdę będzie to wyglądać, ale tego rodzaju informacja też w rynek dzisiaj popłynęła. Jeśli natomiast chodzi o prognozy dla rynku polskiego, tutaj tak jak powiedzieliśmy, znaczące spadki, jeśli chodzi o benzynę 95-oktanową, 4,82, 4,94 to są nasze przewidywania na nadchodzący tydzień. Jeśli chodzi o olej napędowy, tutaj potężny rozstrzał między górną i dolną granicą widełek, ale możliwe są naprawdę zauważalne spadki na wielu stacjach, a więc 4,99, 5,13 jeśli chodzi o cenę ogólnopolską. Wreszcie w przypadku autogazu zmiana nawet do poziomu 2,25, górna granica 2,32, a więc także zauważalna obniżka, jeśli chodzi o tą popularną alternatywę, powinna się na polskich stacjach pojawić.